Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Uzyskanie bezwzględnej większości głosów podjął uchwałę o niewyrażonym zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa za czyn określony we wniosku. Adam Bysiek, dzień dobry. Ta sytuacja, którą za moment Państwo zobaczą, może być takim preludium, a właściwie takim papierkiem lakmusowym tego, co czeka obecny rząd PiS po ewentualnie przegranych wyborach. Dziś jednak jest inaczej. Rząd PiS chciał ukarać za pomocą sądu również zaiste w pełni upolitycznionego przez Zbigniewa Ziobro posła Nitrasa. Ten jednak dosłownie śmiał się im w twarz. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa za czyn określony w tym wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 449 posłów, 227 za, 215 przeciw, 7 się wstrzymało. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów podjął uchwałę o niewyrażonym zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa za czyn określony we wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 9 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Regulaminowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2020 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Magdaleny Filiks. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Magdaleny Filiks. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały. Oczywiście wiele więcej filmików codziennie punktualnie o godzinie 9 tu na tym profilu na Facebooku i na kanale na YouTubie. A Państwa oczywiście serdecznie zapraszam i gorąco zachęcam, by już teraz kliknąć obserwuj ten kanał, by nic więcej Państwu nie umknęło. Równolegle zapraszam na portal internetowy www.czekpress.pl, gdzie nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Prosimy także o wsparcie naszego kanału, informacje o tym, jak to robić w każdym poście powyżej i w opisie każdego wideo na Facebooku, a także na portalu czekpress.pl, gdzie powtórzę, nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Adam Bysiek, do zobaczenia.